Senat odrzucił ustawę o podwyżkach dla polityków, a szef klubu PiS mówi, że tym samym projekt kończy swoją historię. Sprawa wyższych wynagrodzeń, m.in. dla posłów i senatorów, rozgrzała społeczne nastroje i podzieliła opozycję. Wielu spośród tych, którzy głosowali za, wczoraj publicznie i dzisiaj też przepraszało. Jaką cenę zapłaci opozycja za poparcie tego projektu ramię w ramię z politykami PiS? O tym już teraz w rozmowie z gośćmi wieczoru WTK, posłanką Katarzyną Kretkowską z Lewicy i posłem Franciszkiem Sterczewskim z Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, drodzy posłowie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Gdy wczoraj, jeszcze jedna ważna informacja dla państwa i dla naszych widzów, gdy wczoraj usiłowaliśmy zaprosić kogoś z posłów PiS, wszyscy odmawiali, od jednego usłyszeliśmy, że mają zakaz zabierania głosu w tej sprawie do czasu oficjalnego komunikatu biura prasowego. Coś innego usłyszeliśmy od innego posła. Efekt jest taki, że posłów PiS nie ma, ale tym niemniej bardzo cieszę się, że państwo jesteście razem ze mną. I na początek pytanie do Katarzyny Kretkowskiej, no bo coraz więcej polityków bije się w piersi, mówi, że to głosowanie w Sejmie to był błąd. Rozumiem, że pani też bije się w piersi, no bo przecież głosowała pani, przypomnijmy, za tym, by przyznać, by te pensje podnieść. Biję się w piersi, przeprosiłam za to wczoraj publicznie na moim profilu facebookowym, na stronie, tak jak cała Lewica, bo Lewica wczoraj na konferencji prasowej przeprosiła Polki, Polaków za błąd, niewątpliwy błąd, jakim było głosowanie tego typu w środku pandemii, w środku bezrobocia, bankructw, niepewności. No, najgorszy z możliwych momentów, żeby politycy sobie przyznawali podwyżki. No ale przecież wiedzieliście, co głosujecie. Czy to nie jest teraz hipokryzja? Bijecie się w pierś dopiero, jak widzicie, jak społeczeństwo zareagowało. Naprawdę myśli pani, że teraz ludzie w to uwierzą? Ja zawsze mówię prawdę i zakładam, że ludzie mi uwierzą. No to jak to się stało, że zagłosowaliście za tym projektem? Także nie jest to hipokryzja z mojej strony, to, że przepraszam. No to była głupota z naszej strony, brak instynktu, nawet samozachowawczego, bym powiedziała chyba. Prawda jest taka, że ten projekt pojawił się jako pomysł dzień przed, dyskutowaliśmy o nim na klubie krótko przed posiedzeniem Sejmu, tym jednodniowym, na którym to było głosowane. I przedstawiono nam, że będzie przywrócenie płac poselskich i samorządowych sprzed tej obniżki, której dokonał Kaczyński 2 lata temu, kiedy wybuchła afera wokół tam nagród ministerialnych wykrytych, i po to, żeby to przykryć, on nakazał posłom przegłosowanie obniżki poselskich uposażeń 20% i że będzie płaca dla pierwszej damy, która jest no, zobowiązana, może nieprawnie, ale zwyczajowo do tego, żeby nie pracować zawodowo, tylko pełnić funkcje reprezentacyjne i towarzyszyć mężowi. I to tak było wrzucone. I były głosy na klubie, które wątpliwości, że okej, ale nie wczoraj. Aha, bo jeszcze. Ale to już zostawmy tę chronologię. Pani poseł, zostawmy tę chronologię, bo ona jest drugorzędna. Efekt był taki, że głosowaliście, teraz przepraszacie. Więc teraz chcę. Tak? Chwileczkę, jeszcze tylko dokończę. Jakby tło tego wszystkiego wynika przede wszystkim z tego, że te płace, czy tam pensje poselskie, nie były zmieniane od 20 lat czy 22 lat. I okazało się, że teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić. I okazało się, że tak. Co było, no, i mówiono nam, no, kolejne tam, prawda, kolejni posłowie w kolejnych kadencjach bali się podejść do tematu, bo wiadomo, jakakolwiek podwyżka dla polityka to jest od razu oburzenie. No a w końcu trzeba to zrobić, bo minister nie może zarabiać mniej niż kierownik czy przedstawiciel handlowy w prywatnej firmie. I to wszystko tam gdzieś są
Oczywiście co do zasady... Pani poseł, ja rozumiem. Po prostu tłumaczy pani natomiast teraz przyczyny, powód tego zamieszania, jak pani nazwała głupoty. Ja to wszystko rozumiem, ale to ja teraz skieruję pytanie do posła, który mimo rzekomej dyscypliny partyjnej w Koalicji Obywatelskiej zagłosował przeciwko temu projektowi. Panie pośle, czy już pan otrzymuje sygnały, że pan dobrze zrobił, czy wręcz przeciwnie, mimo że teraz politycy Koalicji Obywatelskiej rakiem się z tego wycofują, to za chwilę się okaże, że pan też będzie musiał się wycofać, ale z Koalicji Obywatelskiej. Nie, absolutnie. Ja się z niczego nie wycofuję. Pan może nie, ale pana wycofają z Koalicji Obywatelskiej, bo zrobił pan wbrew. Absolutnie nie. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli tutaj kierownictwo klubu miałoby szukać jakichś winnych czy kozłów ofiarnych, jeśli mieliby karać mnie czy innych posłów i posłanki, którzy głosowali przeciwko tym podwyżkom w tym momencie, to byłoby absurdalne i w tym samym w ten sposób wydaje mi się, że sobie by zaszkodzili. Ale kozła ofiarnego już szukacie. Pana kolega poseł Tomasz Zimoch mówi, że jedynym wyjściem z twarzą z tej sytuacji jest dymisja Borysa Budki. Pan też tak uważa? Ja uważam, że ja czekam na zebranie klubu, czekam na to, aż wszyscy wewnątrz naszego grona klubu parlamentarnego przedyskutujemy tę sytuację. Oczywiście. No ale po co zebranie? No, chyba ma pan jakieś swoje zdanie. Absolutnie, mam swoje zdanie, mam masę zarzutów. No, czyli dlatego pytam, czy Borys Budka powinien się pożegnać ze stanowiskiem? Ja uważam, że najpierw powinniśmy sytuację przedyskutować, a potem między sobą i powiedzieć między sobą. Czyli nie ma pan własnego zdania w tej materii? Absolutnie mam, tylko że... No dlatego pytam, czy powinien zrezygnować, czy nie? Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy to przegadać we własnym gronie i jak wyjaśnimy sobie tę sytuację, to wtedy oczywiście ogłosimy to publicznie. To jeszcze nie jest moment, żeby powiedzieć, czy Borys Budka powinien zostać, czy nie. Z tego co wiem, zarząd klubu w tym momencie obraduje, naradza się, ale uważam, że tu nie o jednego Borysa Budkę chodzi. Tutaj zawiodła cała klasa polityczna, bo trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie kluby parlamentarne były za tym naprawdę kuriozalnym projektem, moim zdaniem idiotycznym w tym momencie. Powinniśmy rozmawiać o pensjach, ale dla pracowników ochrony zdrowia, dla nauczycieli i nauczycielek, dla pracowników kultury, ale o pracownikach administracji publicznej również, ale w pierwszej kolejności o tych najniższych szczeblach, o samorządowcach, o urzędnikach, o politykach, o posłach, o rządzie, o prezydencie i jego małżonce powinniśmy rozmawiać? To jest oczywiste, panie pośle, jeśli chcemy, by klasa polityczna była najwyższej jakości, a nie by różnice między polityką a biznesem były tak duże, że ktoś, kto chciałby coś robić, no to jednak tego nie robi, bo po co, bo przecież tam w prywatnym biznesie zarobi dużo więcej. Pytanie do obu z państwa, ale na początek kieruję do pani poseł Katarzyny Kretkowskiej. Uważacie, że opozycja... Bo tu już poseł Sterczewski powiedział, że trochę pokazuje to, w jakim, sparafrazuje, w głębokim kryzysie, to już może ode mnie, jest obecnie opozycja. Czy uważa pani, że daliście się po prostu nabrać i wpadliście w pułapkę Prawa i Sprawiedliwości? No nie chcę tego powiedzieć, że tak, ale niestety tak. No, wpadliśmy w pułapkę Prawa i Sprawiedliwości, co jeszcze gorsze, bo... Opozycja się dała w pułapkę złapać. Ja się zgadzam całkowicie z Frankiem Sterczewskim, że to jest taka żelazna zasada, że najpierw się daje tym niżej uposażonym innym, a na końcu sobie. Jeszcze tylko bo nie dokończyłam mówiąc, bo pytają nas ludzie, jak mogliście na takie kwoty się zgodzić. Tylko chciałam powiedzieć, że ja na przykład i sądzę, że większość szeregowych posłów, posłanek, bo ten projekt powstawał gdzieś tam pomiędzy prawda, wieczorem a nas tym dniem, tam coś jeszcze dochodziło i ja na przykład nie byłam świadoma, że ta pensja dla pierwszej damy brutto to będzie 18 tysięcy. No, czym innym jest zgodzić się, że pierwsza dama czy pierwszy mąż, bo przecież prezydentem może być kobieta i mam nadzieję, że będzie, zobowiązany do rezygnacji na 10 lat czasem z pracy zawodowej, no powinien mieć zapłacone składki emerytalne i jakąś pensję. Jako feministka uważam, że
pierwsza dama powinna mieć taką czy inną pensję za pracę, jaką wykonuje. Akurat mamy taką pierwszą damę, która nic nie mówi, nic nie robi, więc to szczególnie ludzi, ja się nie dziwię, szczególnie ludzi oburzyło. A jeszcze to 18 tysięcy. No, ja nie wiedziałam, no, że to chodzi o 18 tysięcy. Ale też pierwsza dama mówi, że tych 18 tysięcy nie chce, że zależy jej na nieco innej formie wynagrodzenia. Zachowuje zdrowy rozsądek pierwsza dama. No to jeżeli tak mówi, to całe szczęście. Panie pośle, ile powinien zarabiać w takim razie na przykład poseł, pan, kiedy już wszystko się unormuje? O tyle więcej, ile przewidywał projekt? Czy może dwa razy więcej niż w ogóle zarabiacie? Trzy razy więcej? Jaka jest ta optymalna kwota pana zdaniem? I tylko proszę mi nie mówić, że to trzeba przedyskutować. To znaczy, po pierwsze uważam, że jeśli byśmy w tym momencie mieli rozmawiać o podwyżce dla posłów, ja mówię rządu hipotetycznie, ja pytam hipotetycznie. Ale jeżeli byśmy mieli dyskutować nawet o podwyżce o jedną złotówkę, to uważam, że ta ustawa powinna być odrzucona. Naprawdę to nie ale jest. Ale teraz ja wiem, ale nie ma koronawirusa. Panie pośle, nie ma koronawirusa, zapominamy o koronawirusie. Mamy normalną rozmowę na temat podwyżek, uposażeń, na przykład posłów. Ile więcej powinien poseł zarabiać? Raz więcej, 2000 więcej, 4000 więcej, jak było w projekcie? Ile? To znaczy, moim zdaniem, po pierwsze, nie miałbym nic przeciwko, żeby wrócić kiedyś do poziomu wynagrodzenia, jaki był do poziomu, z jakiego te pensje były obniżone przez PiS kilka lat temu, ale uważam, że mi osobiście, dla mnie poza pensją ważniejszy jest sam ryczałt na prowadzenie biura. Ja naprawdę chciałbym móc zatrudnić więcej osób, zlecać więcej analiz prawnych, otworzyć jakieś oddziały w powiecie. Także wydaje mi się, że ta część uposażenia posła jest dużo ważniejsza i dla mnie jest ważniejsza od samego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to możemy rozmawiać, czy to powinno być dwa razy więcej od średniej krajowej, 2,5. Ja mówiąc szczerze, nie mam zielonego pojęcia i w ogóle nie chcę się na ten temat zastanawiać, bo są dużo ważniejsze tematy. Ja nigdy w czasie tego swojego pół roku ani razu nie myślałem o swojej pensji. To nie jest dla mnie ważny temat. Jest tu tyle ważnych tematów w tym momencie. Przez całą pandemię prowadziłem okrągłe stoły z restauratorami z Poznania, z NGO-sami, z masą branży, które naprawdę cierpią w tej trudnej sytuacji. Jest wielka niepewność, jest wielki strach. Jasne, to wszystko wiemy. Ja tutaj wejdę w słowo, panie pośle, bo tutaj nie mamy jak... Panie pośle, wejdę w słowo. Pani poseł, oddam tylko głos, tylko ad vocem do pana posła. Oczywiście nie jest to najważniejszy temat, ale biorąc pod uwagę to, jakich mamy polityków, no to jednak kwestia fiskalna jest dość istotna, ale oczywiście absolutnie nie w tych czasach. Pani poseł, na koniec 30 sekund. Ile powinien zarabiać poseł? Czy może tak jak tutaj mówił poseł Sterczewski, jednak lepiej, żeby te środki szły bardziej w stronę potencjalnego zwiększania pracowników biura? Przepraszam, mój kot do nas dołączył. To bardzo pozdrawiamy. Tak, właśnie. Ona się wszystkich boi, ale państwa się nie boi, okazuje się. Nie jesteśmy tacy straszni. Tak, ja się, no muszę powiedzieć, że dokładnie tak samo wygląda moja sytuacja, jak ta, którą opisał Franek Sterczewski. Mnie osobiście ta pensja poselska, która jest w tej chwili całkowicie wystarcza na moje potrzeby. Ja, praca poselska jest tak czasochłonna, że ja nie mam za bardzo czasu prywatnego i czasu na wydawanie pieniędzy prywatnie. Dokładam z tej mojej pensji poselskiej do kosztów prowadzenia biura i słysząc, że będzie podwyżka, dokładnie planowałam, że będę mogła założyć jeszcze te dwa biura poselskie gdzieś tam poza Swarzędzem i w kierunku Buku, bo jednak ludziom będzie łatwiej niż dojeżdżać do Poznania, że właśnie będzie na te ekspertyzy prawne. No ale ja nie mam małych dzieci, moje córki są bardzo, już bardzo dorosłe, także może inna sytuacja innych posłów. Ta pensja poselska w tej chwili to jest, zdaje się, tylko półtora średniego wynagrodzenia, a ta podwyżka miała być 2,4 średniego wynagrodzenia, tylko niestety, o czym na przykład myśmy nie wiedzieli na klubie, tam jeszcze, przynajmniej ja nie wiedziałam, że tam jeszcze w międzyczasie dorzucono zwiększenie diet i tam faktycznie te kwoty
były chyba troszkę za duże na koniec. No to mimo wszystko, jeśli projekt znów wróci, no to obyście mieli więcej czasu, by na ten temat porozmawiać, ale biorąc pod uwagę... I skonsultować z ludźmi. No, chociaż myślę, że akurat tutaj, jak ludzie myślą, to łatwo przewidzieć, raczej nie będą chcieli dokładać do tego interesu ani złotówki. Zajmijmy się wszystkim, ale sobą na końcu. Posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska, poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski byli Państwa moimi gośćmi. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.